Cześć wszystkim z tej strony, na encyklopedia z z kryptowalut. Witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Dzisiaj film z podsumowaniem roku 2023 oraz z planami na rok 2024. Co się wydarzyło ciekawego w mijającym roku? Jaki ten rok był dla kryptoinwestorów? Czy dało się w ciągu tego roku zarobić dobre pieniądze na rynku krypto? O tych wszystkich tematach dzisiaj Wam opowiem. No i oczywiście o kryptoplanach na przyszły rok. Zarówno przewidywania moje delikatne co do przyszłego roku, trochę o kanale, trochę o tym co ja będę robił w przyszłym roku. Więc jeżeli temat Was ciekawi, to oczywiście zostańcie ze mną, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale i może dzisiaj zostańmy na tej scenie. Czasem tutaj będę wrzucał jakieś oczywiście zdjęcia, screeny, natomiast znowu potraktujcie ten film jako taki podcast swojego rodzaju, więc możecie go sobie puścić przygotowując się do imprezy sylwestrowej. Życzę Wam oczywiście z tego miejsca szampańskiej zabawy, żebyście się tam za bardzo, wiecie, nie ściolali, żeby jednak rozpocząć ten nowy rok z przytupem, a nie z ogromnym bólem głowy i suchym gardłem, no bo to nie jest przyjemny start w nowy rok. Zanim przejdziemy jeszcze do meritum faktycznego, to tylko taka ostatnia informacja zostały dosłownie dwa dni, czyli dzisiaj 30 grudnia i jutro 31 grudnia gdzie można z super promocją kupić moją książkę na stronie insyklopediakryptowalut.pl ta strona zostanie prawdopodobnie 1-2 stycznia tymczasowo zawieszona, ponieważ będzie przechodziła przebudowę. Kiedy ta przebudowa się skończy, tego szczerze mówiąc nie wiem, bo jest to dla mnie taki temat trochę drugoplanowy na ten moment. Więc jeżeli ktoś jeszcze chce tą książkę kupić, no to ma teraz ostatnie dwa dni, żeby tego dokonać, a potem, kiedy taka możliwość będzie miała miejsce, no to tak naprawdę nie wiem, więc radzę się teraz pospieszyć. Dobra, zapisałem tutaj sobie trochę myśli odnośnie roku 2023, posprawdzałem, jakie filmy nagrywałem na swoim kanale, co tam się działo przez te ostatnie 12 miesięcy, no i powiem Wam, że jeżeli był to taki rok, gdzie kończyła się bezca, Rozpoczynała się hossa, to jak na taki pseudo nudny rok, taki gdzie tych wyświetleń było mniej, tych ludzi interesujących się kryptowalutami było mniej. Starzy wyjadacze rynku krypto próbowali się wzajemnie okradać z pozostałych jeszcze z tej bezsy pieniędzy. Tworzenie jakichś super wyścigów, chomików, obstawianie tych wyścigów tokenami jakiegoś projektu, który robił oczywiście gigantyczny pump, a później gigantyczny dump. No naprawdę było tych sytuacji do zarobienia bardzo dużo, jeżeli oczywiście nie mieliście czystych intencji. To niestety było spowodowane tym, że przynajmniej w tych początkowych miesiącach 2023 nowego narybku na rynku krypto nie było. Nie widzieliśmy tam nowych inwestorów, nie było nowego kapitału. Fundusze inwestycyjne nie chciały na początku roku inwestować w kryptowaluty. Jeżeli już, kto ktoś oferował tak naprawdę sprzedaż udziału w swojej firmie no i wisiki się zastanawiały, czy może tego nie przyjąć. Aczkolwiek niezbyt hojnie rzucali pieniędzmi na lewo i prawo tak jak to było w roku 2021 chociażby czy jeszcze początek 2022, a w przeciągu tych kilku pierwszych miesięcy roku 2023 nie było zbyt wiele. Zacząłbym może jednak od szerszego kontekstu, jak to wyglądało pod względem takiej geopolityki finansowej. Ogólny trend na świecie polegał na tym, aby mocno zaciśniać tą politykę monetarną, czyli. Podnoszenie stóp procentowych, które się zakończyło w większości krajów gdzieś w połowie roku, cięcie QE, czyli wyciąganie pieniędzy z rynku i wszystko to tak naprawdę po to, aby finalnie walczyć z inflacją, którą samemu się napędziło. Ja nagrałem z Cezarem Ziarkowskim kilka materiałów o tym, czym jest inflacja, dlaczego do niej doszło, dlaczego mamy taką sytuację finansową, jaką mamy, gdzie nas to wszystko może jeszcze zaprowadzić. Ta seria będzie kontynuowana, tylko z braku mojego akurat tutaj czasu ostatnio nie pojawił się żaden odcinek dodatkowy, ale mam nadzieję, że jeszcze w styczniu jakiś się pojawi, musi się nawet pojawić, a nie jakiś się pojawi. No i tam temat dalej pociągniemy. Jeżeli chodzi o kryptowaluty, tak ogólnie to kapitalizacja całego rynku krypto wzrosła o 70%, jeżeli porównamy sobie te wartości rok do roku. To bardzo duży wzrost. 70% więcej rynek krypto jest warty niż jeszcze rok do tyłu. Co do początku roku, no to mieliśmy oczywiście rajd związany ze sztuczną inteligencją. Pod koniec 2022 roku, to był chyba 30 listopada, czy gdzieś końcówka listopada, świat przywitał chat GPT. Oprogramowanie sztuczną inteligencję, taki bot, gdzie możemy mu zadać dziwne różne pytania, on na nie odpowiada w dość sensowny, przeważny sposób. Sam bot miał już kilka aktualizacji i to, co obecnie możemy zobaczyć, jest naprawdę świetnym świetnym programem, który rozwiązuje wiele problemów, takich prostych, bardzo często i trywialnych, co oczywiście niesie za sobą pewne konsekwencje, o których dzisiaj może nie będę mówił. Natomiast przez to, że ChatGPT było aplikacją, która w ciągu chyba 5 dni zebrała milion użytkowników aktywnych, była to najszybciej rozwijająca się aplikacja w historii internetów. No to cały rynek krypto też podpiął się pod oczywiście trend sztucznej inteligencji. I projekty takie jak Fetch AI, Singularity, Ocean Protokół, chociażby tak, te wszystkie stare projekty związane z AI zaczęły niesamowicie rosnąć. Powstawało dużo małych projektów, które też na kanwie tego wszystkiego zaczynały rosnąć, i mieliśmy taką małą hossę w besie, Czyli pewna grupa projektów z danej dziedziny bardzo dobrze sobie radziła, na nich można było zarobić, przy czym cały pozostały rynek krypto praktycznie stał w miejscu. Początek roku to też Bitcoin Ordinals, NFT na Bitcoinie, tak to szumnie zostało nazwane. Spowodowały one oczywiście wzrost opłat transakcyjnych do ogromnych, ogromnych poziomów na Bitcoinie. Czyli kilkadziesiąt dolarów za wykonanie zwykłej transakcji na sieci BTC, no to jest tragedia. Pod koniec roku mamy powtórkę w sumie z tego trendu i znowu mamy wysokie opłaty na Bitcoinie. I na razie nie widać rozwiązania. Jedynym jest w sumie Lightning Network, no ale nie zawsze możemy z niego skorzystać. Poza sztuczną inteligencją, w ciągu roku takimi małymi trendami, na których można było zarobić, było oczywiście RWA, czyli Real World Assets, tokenizacja wszystkiego, co się tylko da, od nieruchomości przez obligacje, akcje, surowce i tak dalej. Drugą ciekawą dziedziną było Socialify oraz przede wszystkim frentech, to taka aplikacja, gdzie można było kupować udziały różnych influencerów, osób znanych i po zakupie takich Akcji można było oczywiście porozmawiać z takim influencerem na zamkniętym czacie, no i też spekulować na wartości tych kluczy. Ciekawy eksperyment social Socialify, mocno, mocno się rozwinął, tych aplikacji powstało kilka wartych uwagi i na nich można było oczywiście było zarobić. Co do mniej ciekawych wydarzeń dla nas, jako kryptoinwestorów, którzy chcieli na tym rynku zarabiać, no to niestety, ale 3,7 miliarda dolarów zostało skradzione w różnego rodzaju atakach hakerskich, w różnego rodzaju skamach. Prawie 4 miliardy dolarów niestety zostało skradzionych. Ale pozytywna informacja, koniec końców, jest taka, że jest to spadek o 51% w porównaniu z poprzednim rokiem. Tam prawie 8 miliardów dolarów zostało skonfiskowane w nielegalny sposób z portfeli oczywiście inwestorów. Zaakceptowane zostały w Europie przepisy Mika, które wejdą w 2024 i 2025 będą regulowały one bardzo mocno projekty kryptowalutowe, nowe, które będą powstawały, będą mocno regulowały stablecoiny, które będą się chciały w Europie tworzyć, więc te regulacje w Europie weszły, zaś za oceanem tych regulacji nadal nam brakuje. 2024 rok to prawdopodobnie będzie rok, gdzie regulacje w Stanach Zjednoczonych Konkretne jakieś dotyczące rynku kryptowalut pojawią się i wejdą w życie, być może jeszcze w tym samym roku, a może w roku następnym albo za dwa lata. Natomiast Europa jest tutaj już ogarnięta w tym temacie. Hongkong otworzył się na kryptowaluty w czerwcu tego roku, no i próbuje angażować różne firmy, różne instytucje, aby właśnie do ich kraju przyszli, otworzyli tutaj biznes, otworzyli tutaj konta bankowe. I u nich w podatkach zostawiali oczywiście też pieniądze. Ciekawym tematem są firmy miningowe, które kopią Bitcoina. Te firmy na początku roku no, przeżywały kryzys. Były na swoich minimach bardzo często. Niektórzy się w ogóle chcieli zamykać. I nagle przyszedł BlackRock. Nagle przyszło kilka dużych instytucji, wykupiły sporo akcji tych firm miningowych, zaczęły tam pompować dużą kasę i nagle te firmy miningowe zrobiły lepszy kilkukrotnie wynik niż sam Bitcoin. Które od dołka mniej więcej od tych 16 tysięcy dolarów, 15 odbił się maksymalnie do około 45 tysięcy dolarów, jest to mniej więcej razy dwa od dołka. To na tych firmach miningowych można było zarobić jeszcze więcej. W przyszłym roku prawdopodobnie też te filmy będą sobie dobrze oczywiście radziły. Binance. O tym trzeba powiedzieć: Binance bardzo mocno traci na dominacji w rynku, jeżeli chodzi o wolumen. Oczywiście dalej jest największą giełdą, dalej ma tego wolumenu najwięcej jednak procentowo zaczyna tracić w porównaniu z resztą rynku. Konkurencji na rynku mam bardzo dużo, to możemy sobie sprawdzić na każdym Koingeko, CoinMarketCap, Market Cup, ile tych giełd powstało w tym momencie, jak są regulowane dobrze, jak są bezpieczne. Z tym oczywiście można polemizować, natomiast no, Binance traci na swojej dominacji. Co do Binance i takich osobowości rynku, no to CZ, Champagne zao, przestał być prezesem giełdy. Binance zastąpił go Richard Tank. CZ może jeszcze dostać karę w Stanach Zjednoczonych za machlojki do których dochodziło na giełdzie Binance. Kolejnym tematem jest sprawa dokłona, która już praktycznie dobiega końca. Tak samo sprawa sama Bankmana, oczywiście, który uwalił całego FTX, -a. pan jest zamknięty, siedzi sobie w areszcie i jego sprawa też może mieć w przyszłym roku finał. No i końcówka roku to po pierwsze sakiewki instytucji. Zaczęły się rozwiązywać, zaczęli oni inwestować w nowe projekty kryptowalutowe. Widząc, że przyszły rok dla rynku krypto może być gorący i mogą zarobić krocie na tych swoich inwestycjach. Klienci indywidualni, nowi zaczynają powoli dołączać do rynku. Widzą wzrosty na Bitcoinie, widzą wzrosty na innych altcoinach i trochę pieniędzy zaczynają do rynku dorzucać. To jest też potwierdzone w rozmowach z Cashify, chociażby z Jakubem, który prowadzi ten kantor. Jeżeli chcielibyście w ogóle. Właśnie wpłacić na rynek krypto jakieś środki. No to tutaj na dole macie wszystkie informacje. Z kodem encyklopedia kryptowalut macie jeszcze niższą prowizję na te wpłaty. I ja z nim rozmawiałem i mówi Kamil, no nie ma praktycznie żadnej sprzedaży. Wszyscy kupują. Wszyscy kupują, nikt praktycznie kryptowalut w tym momencie nie sprzedaje. Więc to jest też taka informacja z pierwszej ręki mówiąca o tym, że nowy kapitał pod koniec roku faktycznie zaczął do rynku krypto dopływać. No i mamy wzrosty na altcoinach od... Mniej więcej miesiąca, dwóch mamy takie fajne wzrosty na netcoinach, sporo na nich można było zarobić, zarówno na tych nowych, jak i starych. Więc ta końcówka roku naprawdę nam się dość dobrze tutaj klaruje. Tak by wyglądał rok 2023. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym roku. Jaki to był dla Was rynek, jeżeli chodzi o Wasze portfolio, czy zyskaliście, czy straciliście? Ja przyznam się szczerze, z mojej strony, oczywiście, ze strony kolegi, jest fajny profit, mogłoby być lepiej. No, natomiast jednak nie poświęcałem, to się przyznaje, tyle czasu na rynek krypto, ile mógłbym, ile tego czasu mam. W tym roku jeszcze dość sporo podróżowałem, oczywiście, więc ten mój czas nie był w 100% poświęcony na rynek krypto, ale jak ja już tu kiedyś odpisałem komuś w komentarzu, po coś te pieniądze zarobione z rynku krypto są, aby mieć je na co ciekawego wydawać. No i w moim przypadku są to chociażby podróże, do których jeszcze przejdę na koniec może tego filmu. W ogóle zapomniałem jeszcze podziękować Adrianowi, a szczególności jego żonie, która przygotowała mi takie dwa fajne bitcoiny tutaj. Także mam zapełnione półeczki trochę bardziej niż wcześniej. Dzięki bardzo serdecznie jeszcze raz za takie prezenciki na święta. Na teraz przejdźmy do roku 2024. Delikatne wróżenie z fusów, bo oczywiście nie wiemy, co nam ten rok przyniesie. Tak, całkowicie ogólnie, pierwsze zdanie, które mogę wypowiedzieć, jest takie, że ten rok przyniesie nam wzrosty na rynku krypto. Takie jest moje prywatne zdanie. Wydaje mi się, że będzie to rok naprawdę bardzo dobry dla rynku kryptowalut i inwestorzy będą mogli w tym czasie zarobić spore, ale spore pieniądze. Pod koniec ubiegłego roku rynek krypto miał mniej więcej 580 milionów użytkowników. Szacuje się, według różnych badań, że na koniec przyszłego roku będzie to między 700 a 900 milionów użytkowników na całym świecie, oczywiście, którzy korzystają z rynku krypto. Co nas czeka na początku roku? Pierwsza informacja, która może zrobić boom na rynku krypto są to oczywiście Bitcoin Spot ETF-y, które mają zostać zatwierdzone już niedługo. Do wczoraj chyba, jak ja nagrywam ten materiał, firmy takie jak BlackRock, jak Vannek, jak WisdomTree i cała reszta miała czas, aby zgłosić takie ostatnie poprawki do swoich aplikacji dotyczących Bitcoin Spot ETF-ów. Teraz Segma chyba dwa tygodnie na rozpatrzenie tych wszystkich poprawek i za niedługo możemy dostać informację, czy Bitcoin spot ETF został przyklepany, czy też nie. Więc będzie to naprawdę ogromny katalizator dla całego rynku krypto. Może się to wiązać z tym, co ja już mówiłem wielokrotnie, z News, z chwilową wyprzedażą, z chwilową korektą. Po pierwszych wzrostach, które przyjdą oczywiście na kanwie wejścia tej informacji, co jednak nie zmienia takiego ogólnego postrzegania tego tematu, przynajmniej w moim wypadku, że... Przez to dopłynie naprawdę dużo kapitału do rynku krypto. Będzie to duży katalizator do wzrostów. Drugim takim katalizatorem będzie oczywiście halving, który już za kilka miesięcy na Bitcoinie zmniejszy on opłatę, którą dostają górnicy z 6,25 bitcoina co blok do 3,125. I według mnie będzie to ostatni halving, na którym to jeszcze będzie działało. Ja wiem, że ludzie to mówili 4 lata temu, teraz też gadacie. W wielu przypadkach, że to już nie ma znaczenia, jednak według mnie teraz jeszcze to będzie miało znaczenie, to jeszcze się przekłada bardzo mocno dla firm miningowych na profit i ten halving teraz jeszcze będzie działał, że tak powiem. Jeżeli nie będzie działał technicznie za 4 lata, za 8, za 12 itd. Natomiast jeżeli chodzi o spekulacje, to według mnie to będzie taki ostatni halving, który faktycznie jeszcze zrobi szum na rynku. Kolejnym ciekawym tematem to są redropy, które możliwe nawet, że na początku tego roku Będą miały miejsce. Mówimy tutaj o airdropie projektu Layer Zero chociażby zkSync to tam mamy jeszcze Linea. Całe mnóstwo tych airdropów może mieć wkrótce miejsce i miejmy nadzieję, że my wszyscy zostaniemy obdarowani naprawdę sporym kapitałem, który posłuży nam do dalszych inwestycji. Duże airdropy czekają nas w tym roku nie po to przez ostatnie kilkanaście miesięcy klikaliśmy, testowaliśmy to wszystko, żeby teraz nas ktoś nie wynagrodził za to, prawda? No oczywiście nie jest to nigdy napisane wprost, że taki airdrop będzie miał miejsce. Jednak w tych przypadkach, o których wspomniałem, myślę, że do czegoś takiego dojdzie. Duża aktualizacja w Ethereum się szykuje. Ona się nazywa chyba Denkun. Jeżeli teraz przeinaczyłem tą nazwę, no to sorry. Wprowadzi ona Sharding do Ethereum i w końcu może te opłaty transakcyjne spadną. Bo jeżeli to się nie wydarzy, jeżeli ta aktualizacja nie zmieni czegoś w Ethereum, no to Ethereum naprawdę może stracić bardzo mocno na tle konkurencji w tym roku, Solana po prostu wybija jakieś kolejne ATH. Oczywiście tegoroczne ATH, bo to nie jest finalne ATH na Solanie, ale rośnie niesamowicie. No i to między innymi dzięki temu, że opłaty oczywiście na Solanie są zdecydowanie niższe niż na Ethereum. Ma bardzo duże community, a Ethereum tak powoli, powoli, powoli rośnie. Natomiast jeszcze szału nie mamy tutaj na tej kryptowalucie. Jeżeli rynek się rozgrzeje mocno po halvingu, to zobaczymy. DeFi 3.0, DeFi 40. Rynek DeFi ogólnie zdecentralizowanych finansów wróci znowu bardzo mocno. Dlaczego? Bo chociażby spekulanci będą chcieli zainwestować w rynek jeszcze więcej kapitału, niż go fizycznie posiadają. Więc będą zastawiali swoje etery, swoje bitcoiny, swoje inne kryptowaluty, brali pożyczki, z tych pożyczek kupowali nowe kryptowaluty, próbując zarobić jeszcze więcej pieniędzy i z rynek DeFi wydaje mi się, że naprawdę pokaże jeszcze na co go stać, tylko pytanie brzmi w jakiej formie? Czy tej, którą widzieliśmy do tej pory? Czy wejdą jakieś nowe projekty, coś nowego, które faktycznie zaintryguje rynek i tam kapitał się mocno na tym skupi? To jeszcze oczywiście wszystko przed nami. Z takich branż, które jeszcze pokażą, na co jest stać, to według mnie dalej to jest sztuczna inteligencja. Mocno myślę o gamingu. Nie mam jeszcze wiele projektów z tego rynku, ale myślę, że gaming tutaj jeszcze może pokazać. RWA pewnie tak, bo dużo kapitału tam poszło, dużo osób zaczęło to reklamować, chociaż dla, dalej dla mnie to nie ma dużego sensu na bazie tych mm, przepisów, które mamy w tym momencie, pod to wszystko przygotowane. I takim chyba czarnym koniem jest też gambling. Gambling myślę, że tutaj będzie takim czarnym koniem, takim małym czarnym koniem. Postaną dwa, trzy projekty ciekawe, na których będzie można. Gamblować, grać, czy to pokery, nie pokery, blackjacki i tak dalej. No i coś jak bit, nie bitcube, bit, jakiś taki projekt, o którym kiedyś mówiłem, tam naprawdę można było tonę pieniędzy na tym zarobić. Myślę, że coś tutaj z gamblingu ciekawego jeszcze się wydarzy. Ogólnie cały rynek krypto 2024 będzie według mnie mocny. Będzie to sztuczna bomba, sztuczne pieniądze wejdą na rynek krypto. Stopy procentowe podobno mają zacząć spadać. Więc będzie ten pieniądz tańszy. Tego pieniądza trochę do rynku jeszcze przybędzie. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Biden będzie próbował je wygrać. Tylko, że tego kapitału ogólnie może starczyć jeszcze na najbliższe kilkanaście miesięcy. Jeżeli słuchaliście mojej rozmowy z Cezarem właśnie Ziarkowskim, to mówiliśmy, że w 2025 roku USA może mieć problem ze spłatą odsetek. I wtedy może dojść do jakiegoś kryzysu. Jak będzie, no to zobaczymy, ale trzeba się skupić dość mocno na przyszłym roku. Natomiast jeżeli przejdziemy już tak płynnie do tego, jak ja planuję spędzić ten rok, zarówno w świecie krypto, jak i poza nim, no to chcę oczywiście przycisnąć z linkiem krypto. To jest pewne, że chcę tutaj poświęcić temu tyle czasu, na ile będę miał siły, że tak powiem. Poinwestować dobrze na początku tego roku, jeżeli ta korekta jeszcze się wydarzy, no to doładować stablecoin i czekać i czekać na to, co się wydarzy, oczywiście łapać jakieś seed sale, jakieś pre sale do których będę miał dostęp gdzieś z racji tego, że no, ten kanał jest jaki jest i parę osób ogląda ten kanał oczywiście. Nie planuję się spinać nie wiadomo jak na robieniu codziennie filmu na kanale. Widzicie, że te filmy wpadają co dwa dni, co trzy, czasem częściej, jeżeli mam co, jeżeli mam coś ciekawego do powiedzenia. Planuję trochę rozkręcić shorty, tiktoki, ja wiem oczywiście, że to już wszyscy robią, że to już jest na trendzie spadkowym, natomiast Będę miał osobę, prawdopodobnie, która będzie się tym tematem zajmowała, ja na to nie mam czasu. No i tam będą jakieś takie wrzucane krótkie, szybkie informacje, lub też wycinki z filmów, żeby zachęcić nowe osoby do oglądania kanału Encyklopedia Kryptowalut. planuje zmienić intro. To pewnie wiele osób teraz bije prawo, w końcu zmieni te cholerne intro. Więc jeżeli ktoś z Was w ogóle ma pomysł na jakieś nowe intro albo jest w stanie je przygotować, ja to też wrzucam na Twittera. To czekam na zgłoszenia. Jeżeli nie, no to ja tym tematem się zajmę nie osobiście, no ale na pewno komuś to po prostu zlecę. Więc to jest pierwsza taka duża zmiana na kanale Encyklopedia Kryptowalut. Drugą zmianą, zastanawiam się nad zmianą nazwy, po prostu dopisaniem imienia i nazwiska. To taka delikatna nazwa, nie wiem co o tym sądzicie, czy ma to sens, czy też nie. Trzeci temat, jeżeli chodzi o moje połączenie z Linkiem Krypto, to tutaj jeszcze dużo nie chcę zdradzać, no ale coś tam w tle, że tak powiem, się tworzy. Co to będzie, no to mam nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni, może dwóch miesięcy się przekonacie. Więc trzymajcie kciuki, żeby się wszystko po prostu udało. A tak, czwarty temat jeszcze prywatnie: to za dwa tygodnie, no za dwa i pół tygodnia wyjeżdżam w podróż, która będzie trwała może z półtora miesiąca, może z dwa, może miesiąc. Zobaczymy, ile sił mi wystarczy. Wyjeżdżam w tereny trochę dzikie, ale naprawdę nie chcę zdradzać jeszcze nazwy, ale ta podróż no będzie może nie podróżą życia, bo ja uważam, że każda kolejna podróż może być podróżą życia, ale będzie na pewno Ciekawie i oczywiście tak stamtąd też będę nagrywał materiały na YouTube'a tak jak cały rok nagrywałem w Azji, tak nie bójcie się tutaj dalej filmy się na YouTube będą pojawiały, tylko może właśnie rzadziej, tak jak powiedziałem ostatnio co dwa dni, co trzy dni zobaczymy ile sił będzie, jakie warunki będą na nagrywania i jak to wszystko będzie wyglądało. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału no dajcie znać jak Wy widzicie przyszły rok czy Wy widzicie ogromne wzrosty, czy jednak tych wzrostów nie będzie? ETF-y nie zostaną zaakceptowane. Okaże się to wszystko klapą. Halming nie zadziała i będziemy tylko widzieć spadki na rynku krypto. Dziękuję też wszystkim, którzy dołączyli do tego kanału oczywiście na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Dziękuję wszystkim wspierającym, którzy cały czas przez okres bez mnie wspierali. Na dole koło przycisku subskrybu jest przycisk Wesprze. Ja o tym nie mówię praktycznie w ogóle, ale oczywiście dziękuję Wam wszystkim, którzy cały czas wspierają ten kanał. Jest grupa na Discordzie dla tych osób, które wspierają. Tam sobie rozmawiamy, poruszamy pewne czasem tematy, których oficjalnie bym nie chciał poruszać albo nie mogę oficjalnie poruszać za głośno. Więc oczywiście fajnie, że cały czas jesteście. Tyle z mojej strony. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. No i wchodzimy grubo w 2024 rok. Cześć!